Cześć, dzień dobry, hej! Witajcie w moim studio fotograficznym. Tak jak widzicie, profesjonalne studio fotograficzne i pewnie nie tego się spodziewaliście. Chcieliście mnie zobaczyć gdzieś tam na łonie natury, ale nie tym razem. Tak naprawdę to nie jest moje studio fotograficzne, to jest garaż, jak się pewnie zdążyliście domyśleć. I co my dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj będziemy robić sobie portret. Męski portret, ponieważ do dyspozycji mam tylko męski ryj. Co będzie nam potrzebne? Słuchajcie, specjalnie wybraliśmy się tutaj, bo chciałbym sobie porobić zdjęcia na czarnym, ciemnym tle. Aby zrobić taki portret, potrzebujemy czarne tło. Tak jak widzicie, miałem czarne tło, było i się skończyło, ale nic straconego, ponieważ czarne tło nie jest potrzebne nam do robienia zdjęć na czarnym tle. Jejku, jak to dziwnie brzmi. Poradzimy sobie bez tego. Mało tego, taki portret zrobi sobie każdy z nas, większość z nas. Co będzie potrzebne? Przede wszystkim będzie potrzebny męski ryj, ponieważ do dyspozycji mam tylko męski ryj. Oczywiście, damskie piękne twarzyczki też się przydadzą, ale ta charakterystyka tego światła, to ustawienie lamp, tło ciemne raczej będzie współgrało z ostrymi męskimi rysami, a nie z delikatnymi twarzami kobiet. Więc męskie ryje do dzieła? Ale właśnie, skoro oglądają nas wspaniałe kobitki, no ale takie zdjęcia, jak dzisiaj sobie porobimy, możecie zrobić waszym królikom doświadczalnym, to znaczy waszym mężom, więc nic straconego. Kobiety też z tego wyniosą sporo wiedzy. Zresztą przecież męski portret jest fantastyczny, Co będzie nam potrzebne, oprócz męskiego ryja? Statyw oświetleniowy, tak jak widzicie, statyw oświetleniowy. Możliwe, że powiedziałem statyw oświetleniowy, ale niekoniecznie tak musi być, bo możliwe, że miałem na myśli drzewo, gałąź, tak? Będzie potrzebna wam gałąź. Jeśli nie macie statywu oświetleniowego, to nie jest zwykły statyw oświetleniowy, bo on jest z boomem, czyli z takie ramię. Jest sobie statyw i na to jest taki dodatkowy pręt, to się nazywa potocznie boom, ramię boomu. No i tutaj na końcu widzicie sobie lampkę. Zresztą ja was zaraz oprowadzę po moim profesjonalnym studio fotograficznym, zobaczycie sobie całe ustawienia. No a na końcu tej lampy mamy softbox. Softbox, nie musi to być softbox, ja zastosowałem softbox, ale u was to może być biały kawał materiału halka. Dzień dobry kobiety, możecie pożyczyć halkę do takich zdjęć, przyda się idealnie, pod warunkiem, że jest biała, jasna, nie żadna kremowa, no chyba, że później nie boicie się postprodukcji i po prostu ustawicie sobie odpowiedni balans bieli w zależności do tego, jaki to był odcień beżu. Czerwienie, czernie i tak dalej się nie nadadzą, chociaż możecie sobie eksperymentować. Jasne, że tak. Mówiąc halka, ta część widowni męska może nie wiedzieć, co to jest. No, może być kawałek satyny prześwitującej płachty materiału. Coś takiego, co noszę ze sobą w plecaku i co widzieliście na tym filmie. Okej, dobra, moi drodzy. Drabina. Drabina jest po to potrzebna, bo ja będę wędrować sobie na tą drabinę i sprawdzać parametry lampy. Obecnie mam ustawioną moc lampy 1/16. To jest taka moja wyjściowa moc lampy. Ona zdaje się, że powinna być ok. Nie testowałem jeszcze tutaj, jak to zagra, ponieważ to są testy z wami, więc nie wiem, czy ta moc wystarczy. A za mną jest aparat na stojaku fotograficznym. Obiektyw, jeśli robimy portrety, wypadałoby mieć portretóweczkę. Polecam 85, ale jeśli macie najulubieńszą ogniskową z ogniskowych, czyli 50 mm, też się nada. Jasne, że tak. Jeśli macie sensory typu crop, sensory typu mikro 4/3, no to wiadomo, wtedy sobie możecie spokojnie używać 50, tanich 50 typu Heliosy i tak dalej, które dadzą wam fantastyczny wynik, ponieważ wtedy tą ogniskową mnożycie sobie razy 1,5, razy 2, wychodzi wam coś fajnego. Oczywiście pamiętajcie, że głębia ostrości wtedy też mnożycie. W przypadku sensorów APS-C ta głębia ostrości, jeśli chcecie mieć dokładnie taki sam kadr, jeśli chodzi o szerokość kadru, od
i mieć dokładnie to samo odwzorowanie, na co na pełnej klatce, na swoich niepełnoklatkowych sensorach, no to oprócz ogniskowej mnożenia ogniskowej, no niestety musicie też pomnożyć wartość przysłony. Oczywiście pełna klatka ułatwi Wam takie zadanie, bo będziecie mieli płytką głębiostrości, ale ja i tak przymknę ten obiektyw. Zatem jeśli macie sensory niepełnoklatkowe, APS-C, mikro 4/3, nie zniechęcajcie się do tego, bo ja i tak tutaj przymknę przysłonę do około 3.0, 4.0. Jeszcze nie wiem, jak to wyjdzie. Zobaczymy metodą prób i błędów. Ja mniej więcej wiem, do jakiej głębi ostrości będę dążyć. Będę chciał mieć jak najgłębszą tą głębi ostrości, ale z racji tego, że to jest męski portret, no to potrzebujemy bardzo ostrych wartości, jeśli chodzi o nasz obrazek. Chcemy mieć żyletę, żeby wydobyć te wszystkie zmarszczki, kłaki, włosy w nosie, wystające włosy z ucha. My to wszystko chcemy wyeksponować, żeby wydobyć z mężczyzny to, co jest najpiękniejsze. Nie, no w sumie nie wyeksponujemy to, co jest najpiękniejsze, bo najpiękniejsze są oczywiście puszki z, prosto z pępka. No ale spokojnie, okej, moi drodzy, o co chodzi z tymi sensorami? Jeśli macie sensor mikro 4/3, jeśli macie sensor typu APS-C, no to pamiętajcie, że przyda Wam się wtedy 50, idealna 50, 1.8, no i wtedy tania 50, 1.8, no i wtedy mnożycie sobie tą ogniskową, żeby mieć podobny ekwiwalent, jak ja zastosowałem tutaj. Dla aparatów mikro 4/3 pomnożycie sobie tą ogniskową razy 2, będziecie mieli seteczkę, czyli wow, super portretóweczkę. Dla wszystkich użytkowników APS-C będziemy mnożyć razy 1.5, chyba że jesteście inni, to znaczy jesteście kanoniarzami, wtedy mnożycie sobie razy 1.6. W przypadku sensorów APS-C będziecie mieli odpowiednik ogniskowej 75 mm. I teraz bardzo ważna sprawa. Z tą sprawą w ogóle się kłóciłem na live'ie fotoformy, kurczę. Jeśli chcecie mieć kadr na swoich sensorach innych niż pełna klatka, mówimy o kropach, mówimy o mikro 4/3, będziecie chcieli mieć dokładnie takie same proporcje twarzy, boków i tak dalej. No wiecie, o co chodzi. Miecie dokładnie ten sam obrazek, co z pełnej klaty. To słuchajcie, co jeszcze mnożycie? Mnożycie też przysłonę. Ale nie, nie bójcie się. To jeśli chodzi o przysłonę, mnożenie przysłony, nie. To nagle Wam się nie przyciemni obraz. Nie, chodzi o coś innego. Będziecie mieli też ekwiwalent głębi ostrości, ona też Wam się troszeczkę zwiększy. W przypadku sensorów niepełnoklatkowych, jeśli pomnożecie sobie Waszą przysłonę o wartość 9, wtedy wyjdzie Wam odpowiednik głębi ostrości. Głębia ostrości tak, jakbyście mieli obiektyw przymknięty na pełnej klatce, czyli ten do wartości 2.8, czyli będziecie mieli 75 i tak ma dużą głębię ostrości w stosunku do 85, no to jeszcze mnożycie sobie głębię ostrości, czyli i tak będziecie mieli większą głębię ostrości. Pamiętajcie o tym. To samo tyczy mikro 4/3. Jeśli będziecie mieli swoje 40, bo 40 chyba są takie fajne, portretowe w mikro 4/3, ja miałem. Albo po prostu dorwiecie sobie tanią 50, no to też razy 2, no to wyjdą Wam już duże ekwiwalenty. Ale dlatego ja dzisiaj będę przymykać swoją 85, abyśmy mieli dokładnie ten sam rezultat. Więc Wy się nie musicie martwić. Wy po prostu nie przymykajcie swoich obiektywów, a ja swój przymknę, żebyśmy sobie mogli porównywać nasze wyniki. Okej, o lampie błyskowej mówiłem, o aparacie też mówiłem. Ekspozycję. Teraz tak, słuchaj, obiektywie też mówiłem. Ojrzycie, co my tutaj mamy. Mamy tutaj brzydkie światło, zielonkawe, żółtawe, mieszankę fatalną. Fatalna mieszanka, jeśli chodzi o jakość światła, jest tutaj mizerna, jest ciemno i tak dalej, więc jeśli będziecie chcieli robić zdjęcia tak jak tutaj, no to to jest, nie, najlepiej wyłączyć to światło. Kiedy wyłączycie to światło, no to stracicie możliwość poruszania się po tym labiryncie, torze przeszkód. Druga sprawa, wasz autofokus niekoniecznie musi działać. Tak, ale możecie też posłużyć się manualnym ustawieniem ostrości, chociaż nie zalecam. Do tego celu będziecie potrzebować drugi stojak, stojak oświetleniowy. Już Wam pokazuję, o co chodzi. Jest tutaj. Tutaj mam stojak oświetleniowy. Dostosowuję wysokość tutaj, o, do swojej twarzy, do swojej głowy. To jest wysokość mojej głowy. Jak ja sobie ustawiam aparat, ten, no to patrzę sobie, żeby tutaj się zmieściło mi kawałek głowy, o, po co mi więcej. Ale
teraz tak, jak już sobie wykadruję wszystko, czyli jest wykadrowane i tak dalej, wiecie, góra, dół, żeby nie wyjść wyżej tutaj, zmieścić się z twarzą, tu wiemy, że tutaj się zaczyna po piersie, możecie sobie czymś zaznaczyć i tak dalej, aczkolwiek no ja już wiem, że tak się zmieści i tak, już z praktyki. No to weźcie sobie to, obniżcie sobie o na wysokość waszych oczu, tylko uważajcie, nie zróbcie sobie krzywdy. I teraz tak jak chcecie usiąść, faceci, może lekcja pozowania. Kobiety, co by nie zrobiły, wyglądają super. My, faceci, wyglądamy poczwarnie, nawet jak się odpierdzielimy. Słuchajcie, faceci, jeśli robimy sobie portrety, a chcemy tak wyglądać, tak wiecie, do przodu tą twarz i tak wygląda dobrze portret, po prostu tak wygląda dobrze portret. Czyli tak, starajcie się pochylić. Dlaczego się pochylacie? Do przodu, to jeśli będziecie mieli blisko tutaj, jeśli będziecie siedzieć tak jak trzeba, czyli będziecie, zachowacie swój pion, kręgosłup wam za to podziękuję, ale tutaj nagle zrobi wam się taka szyja i tutaj boczki wyjdą, nic fajnego, nikt się w was nie zakocha, nie będziecie mieli szans na Tinderze. Dlatego słuchajcie, robimy sobie coś takiego, musimy naszą szyję wydłużyć i ukryć ją w nieostrości. Właśnie my chcemy ukryć barki, my chcemy ukryć uszy, my chcemy ukryć szyję w nieostrościach. Zależy mi tylko na twarzy. W tych zdjęciach, w tym portrecie, który dzisiaj będziemy robić, zależy mi tylko i wyłącznie na twarzy. Więc co robimy? Wysuwamy się, pochylamy się w stronę obiektywu i ja wiem, że będę pochylony tak. Tutaj sobie przystawię, gdzie mam oczy. O, tu mam oczy, więc tu sobie przystawiam ten statyw oświetleniowy, idę, ustawiam sobie manualnie ostrość i voilà, jest. Tak możecie robić. Tak możecie robić. Ja będę posługiwać się jednak autofokusem. Mam pilot, więc to mi wszystko ułatwi, ale to jest bardzo fajny trik. Dalej, chodźmy może do aparatu. Ważna sprawa w przypadku statywów, dociążajcie je. Ja mam taki patent, że po prostu mam butelkę z wodą 5-litrową. To wystarczy, żeby dociążyć ten statyw i żeby mi to wszystko nie runęło na głowę. Nie no, tam z głową palnikwo, żeby się nie rozdziabdziało i nie zepsuło. Tak naprawdę największy ból i największy stres to jest sprzęt jak zwykle. Softboxik. I teraz ważna sprawa odnośnie tego, jak mam ustawione to światło. Jak sobie stanę, zobaczcie, tu mam swój stołeczek, idziemy w górę, to nie jest bezpośrednio, nie jesteście bezpośrednio nad softboxem. On jest wysunięty. Tutaj jest nasz stołeczek, tu jest światło. Światło będzie padać puk w tą stronę, to zrobi taką dramaturgię. Nie chcecie mieć chyba czubka głowy oświetleniowego, to nie o to chodzi. Tu już widzicie, że czai się blenda, tak, będzie potrzebna blenda, ale to jest bardzo fajny setup, to jest bardzo fajny setup, jeśli chodzi o fotografowanie, bo każdy z nas przynajmniej ma tą jedną lampę. To jest coś, co trzeba mieć, musicie sobie kupić taką lampę, niekoniecznie musi być filmowa, systemowa, kupcie sobie jakąś tanią, chińską, byleby było, przyda nam się, przyda wam się. Druga sprawa to są wyzwalacze radiowe, po to, żeby nie... Druga sprawa, niekoniecznie musicie stosować wyzwalacze radiowe, dla mnie jest to o tyle... Dla mnie jest to o tyle wygodne, że nie muszę się martwić o wyzwalanie. Możecie wyzwalać za pomocą kabla. Kabelek sobie pójdzie do waszej lampy błyskowej, pach będzie. Możecie robić to przed błyskami, jeśli macie wbudowaną lampę błyskową, no to ona wywoła, no to ta błysk z wbudowanej lampy wywoła błysk w tej lampie. Jest 1000 sposobów, ja o tym kiedyś opowiem na shortach, jak robić zdjęcia za pomocą lampy błyskowej i wyzwalać zdalnie błysk. Jeśli jesteście nikoniarzami, no to będziecie mieli dużo szczęścia, ale też są inne systemy. Ja polecam wam tak czy siak radióweczkę, dobrą radióweczkę, chociaż nie wiem, czy to jest, widzicie, to jest jak było. Bardzo spoko opcja, bardzo spoko opcja. Wytrzymała już sporo lat, bardzo dużo sesji komercyjnych
Mam takich kilka, ale w tym wypadku robimy sobie budżetowe studio z jedną lampą błyskową, z jednym aparatem, z drabiną. Po co jest ta drabina? Na drabinę będę wskakiwać i będę sobie zmieniać ekspozycję, żeby nie obniżać za każdym razem tego tutaj oświetlenia i go psuć. Teraz tak, mówiłem o tle. Mówiłem o tle fotograficznym. Zobaczmy, co my tu mamy. No kurczę, to jest ciemne, ale my chcemy się pozbyć tego. Pokażę Wam, jak się pozbędziemy. Tak by była prawidłowa ekspozycja. O, zróbmy sobie na zero i widzicie, o co tu tylko chodzi. Teraz tak, jeśli chodzi o ekspozycję, to jest prawidłowo ustawiona ekspozycja. Mamy jasne tło. Teraz zobaczmy, my chcemy się pozbyć tego wszystkiego, my chcemy się pozbyć tych kolorów, więc co robimy? Ustawiamy sobie czasem sterujemy. Oglądaliście już tego shorta o tym, jak wpływa czas na wyzwalanie lamp błyskowych? Mam nadzieję, że tak. No to wiecie o tym, że nie sterujemy sobie przysłoną, wiecie o tym, że nie będziemy sterować przysłoną, nie będziemy sobie sterować ISO, będziemy regulować siłę światła za pomocą tej wartości, czyli za pomocą czasu. Błysk, co by nie było, i tak będzie trwać 1/1000 sekundy, więc my nie potrzebujemy aż takiego długiego wyzwalania migawki, więc pozwólcie, że wyłączymy światło. Właśnie w taki sposób sobie wyłączam światło. Zobaczcie, jesteśmy na 1/160 sekundy. Chyba wiecie dlaczego, bo oglądaliście tego shorta o czasie, nie? Mieliście już dwie szanse zobaczyć ten short o filmach. I teraz tak, tutaj już widzicie, że przysłona. Ja specjalnie sobie przymknąłem tą przysłonę, bo chcę być troszeczkę ostrzejszy. Tak jak mówiłem, ten obiektyw nie jest idealny i jest ostry, gdzieś tak od 2.8, jest wtedy super ostry. Ja chcę być super hiper ostry, więc ustawiłem ostrość na... Więc ustawiłem przysłonę na 3.2, tak żeby też Wam było łatwo, bo zobaczycie, to co ja teraz wykonam, Wy też spokojnie sobie zrobicie. No więc co, no do dzieła, ja tylko zamknę te drzwi, bo które wpuszczają światło, żeby oświetlić moją twarz. Blenda w dłoń i teraz tak, pamiętajcie, w zależności co chcecie uzyskać, czy chcecie uzyskać ostre światło, czy chcecie mieć łagodne, ja polecam zawsze blendy biało-złote. To jest akurat biało-srebrna. Bardzo lubię biało-złote blendy. Srebrne jest dla mnie chyba takim nieporozumieniem, jeśli chodzi o świecenie. Biały to jest coś, co najczęściej używam. No i widzieliście już ten film, gdzie pokazywałem blendę i jej zastosowanie w praktyce, w terenie. Moi drodzy, robimy to zdjęcie, bo jest tutaj coraz zimniej. Chciałem powiedzieć, coraz ciemniej się robi. Sprawdźmy, czy wszystko gra i tańczy. Gra i tańczy zespół Comanche. Tak jak mówiłem, nie przejmujemy się już ustawieniami na aparacie. Jedynie co będziemy ustawiać, to moc lampy błyskowej w zależności do tego, co my sobie tutaj chcemy osiągnąć. Drabina na bok. Siadam na wprost aparatu. Pilot w rękę i teraz tak, pochylam się, tak jak Wam mówiłem, pochylam się, ale patrzcie, tutaj się zaczyna softbox na równi z moim nosem, tak naprawdę równo z nosem, dopiero o tutaj, tak jakbyście sobie wyobrażali, że to jest strumień deszczu z deszczownicy lecący, no to deszcz by się zaczynał, krople deszczu by spadały przed moim nosem, nawet by nie uderzały na nos, ale przez to, że to jest softbox bez gridu, czyli bez takiej siateczki, on będzie troszeczkę rozpraszać to światło. No bo umówmy się, wiem, że nie każdy posiada grid. Nie mówiąc już, nie każdy posiada softbox, ale każdy z nas posiada pewnie parasolkę transparentną, każdy posiada halkę, każdy posiada gołą lampę błyskową, którą też może zrobić właśnie takie zdjęcie. Bo wszystko, co będzie nam oświetlać twarz, to jest ten biały kawałek. Dobra, koniec tego ględzenia. Zróbmy sobie pierwsze zdjęcie. Jak pozować, na co się patrzeć i tak dalej, też kiedyś Wam o tym opowiem, bo to nie jest takie proste. Więc co? Czy z uśmiechem, czy bez?
Ale ja się uśmiecham. Sprawdźmy, jak to wyszło. Zobaczcie, tak to wyszło. I co mi się tutaj nie podoba? Czoło jest za bardzo naświetlone. No niestety, za pierwszym razem się nie udało. Co robimy w takiej sprawie? Musimy zmniejszyć światło, które tutaj padało mi na czoło. W jaki sposób to zrobić? Myślę, że tak. Przede wszystkim troszeczkę jeszcze oddalę ten statyw w stronę aparatu od siebie i zmniejszę ilość światła. Tak o 2/3 mocy. Jak to mówią, to 3 razy sztuka, więc prawdopodobnie i teraz też coś będzie po tym zdjęciu trzeba zmodyfikować. No ale bawimy się. Oddaliłem softbox, biorę blendę, biorę pilota. Wiecie co? Nie potrzebujemy czasoodmierzajki. To znaczy ja nie potrzebuję czasoodmierzajki. Wy możecie korzystać z czasoodmierzajki, jasne. Jasne, że tak. Czasoodmierzajka jest bardzo ważna, ale nie niezbędna. Lecimy. Nie, do 3 razy sztuka nie będzie. Powiem wam tak, udało się. Światełka jest tak na granicy akceptal... Jeśli chodzi o światło, jakie tutaj widzę na moim czole, to jest tak na granicy akceptowalności, mojej akceptowalności. Ale tak, pamiętajcie, że światło to też... Moc światła zmniejsza się liniowo, wykładniczo, to znaczy, wiecie, wraz z odległością zmniejsza się, wraz z odbiciem od czegoś też zmniejsza się, więc zawsze będziecie mieli w takim portrecie jaśniej tu niż tu i pod oczami też, więc to pamiętajcie o tym. Tu mogą powstać ostre cienie pod oczami. Ja widzę, że tak na moim zdjęciu brakuje takiego błysku, jeśli chodzi o oczy, by trzeba było go dorobić w Photoshop. Ja tego nie lubię, bardzo nie lubię, więc pewnie, wiecie, chętnie bym zastosował jeszcze jedną blendę, która by po prostu robiła błysk w oku. Małą blendę gdzieś na stojaczku, która będzie po prostu mi robić taki błysk w oczach, że po prostu ona... No teraz mi całą twarz mi oświeca, ale tak jak popatrzę sobie jestem w cieniu, nie wiem, czy widać, że ja patrzę gdzieś tam na blendę. Zobaczcie, ona jest w cieniu. I czy pojawiają się bliki w oczach? Myślę, że tak. To są takie mikrobliki, które dopiero przy przybliżeniu będzie widać. No ale jest ok. To, co powstało, myślę, że jest bardzo ok. Podobne ustawienie można ci zrobić też za pomocą światła ciągłego, zwykłą żarówką. Tylko pamiętajcie, nie ma ostrzejszej fotografii, jeśli chodzi o lampy błyskowe. Z tym was zostawiam. Może warto by przejść do Photoshopa i pokazać wam, jak ja to wszystko... Nie!
tędy sięgałem po armatę, po Sigmę. O tu robiłem tak, 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 wyjmowałem. Kurde, lepiej żebyście się nie dowiedzieli, na jaką robotę się wybieram. Będzie mokra robota, moi drodzy, ale o tym będzie kolejny film, albo już był, nie wiem, o mokrej robocie.